Z jak wieloma emocjami kanadyjskiej Polonii wiążą się jeszcze lata walki podziemnej o niepodległą Polskę, świadczą tłumy widzów na filmie Rafała Wieczyńskiego Popiełuszko, wolność jest w nas. Wszystko mi się bardzo przypomniało te lata, kiedy moje dziecko miało roczek i bałam się z wózeczkiem wyjechać. Bardzo duże wrażenie. Także łzy do oczu się cisną, naprawdę. Ja nie mogę się z tym pogodzić, że do tej pory w Polsce nie wyszło to wszystko na wierzch, bo część ludzi jest odpowiedzialna za to, co posiedzieli tam parę lat, ale część ludzi naprawdę sobie żyje na wysokiej emeryturze w Polsce. Prawda o księdzu Jerzym to jest jego wiara i jego zwycięstwo. Winicjusz Górecki, więzień polityczny lat 80. znał księdza Popiełuszko osobiście. Tutaj bardzo cenna pamiątka. Znaczek Matki Boskiej, który otrzymałem od księdza Jerzego Popiełuszki na 2 miesiące przed jego śmiercią. Winicjusz Górecki, tak jak wielu więźniów politycznych skazanych na represje, starał się o odszkodowanie w Polsce. Nie spodziewał się, że osobą, od której zależy wysokość kwoty rekompensaty, będzie sędzia, który go skazał.